Witajcie serdecznie, moi kochani. Ja jestem WGT SSJ, a to jest Witów, koło Zakopanego. Witam Was na moim kanale. Jestem tutaj, bo mój brat będzie brał ślub. Przepraszam Was od razu za dźwięk, ponieważ dźwięk może być słaby. Będzie słychać wiatr, ale lepszego sprzętu niż telefon nie mam. A chciałbym na kanał jakąś relację z tego mojego wypadu wrzucić. To jest, moi drodzy, nasz ośrodeczek, w którym mieszkamy. Bardzo ładny. Tutaj jest kościół, w którym właśnie mój brat będzie brał ślub, kościółek. A tam jest Giewont. W oddali się rysuje Giewont. Tu są Tatry Zachodnie i za tymi Tatrami Zachodnimi, moi drodzy, jest już chyba Słowacja, jeśli dobrze kojarzę. No tutaj, jak widzicie, jak słyszycie, życie kwitnie cały czas. Ktoś coś robi. To są nasze fury, którymi przyjechaliśmy. Oto góralskie chałupki. Przepiękne miejsce. Serdecznie polecam. Jakby ktoś chciał Cię kiedyś wybrać, to zapraszam. To jest główne miejsce naszych spotkań. Tutaj sobie siedzimy. Palimy papieroska, pijemy kolę. Cała impreza będzie w środku, gdzie serdecznie Was zaraz, mam nadzieję, zaproszę. Moi kochani, tutaj jest, jak Wam wspominałem, nasze miejsce, gdzie sobie siedzimy, odpoczywamy. A tu jest wejście do tego naszego domku. Czy nie za flaszkę? Pani gospodyni, dzień dobry. O Jezus, ani mi nie rób zdjęć. Nie będę robił zdjęć. Dobrze, nie ma sprawy. To jest salka, w której będziemy właśnie, moi drodzy, balować. Jeszcze nie jest tu wszystko ustawione, ale to będzie przygotowane. W tym momencie jest godzina zaraz 11, słuchajcie. Ja muszę się zacząć powoli szykować. O, skóra dzika piękna. Tu jest cały bar. Zaopatrzenie. Konsola DJ-owa do świateł. Bardzo fajne miejsce. I tu w tej sali właśnie, moi kochani, będziemy świętować. To jest wejście na górę. Tutaj są nasze pokoje. Zaraz zapalę trochę światło, żeby było lepiej widać. Czekajcie. O, zobaczcie. Są pokoje gościnne. Łazienki. Bardzo fajne miejsce. Wow. To jest właśnie mój pokój, w którym będziemy przebywać. Bardzo fajny. Elegancki. Nasze ciuchy, kreacje, łóżeczka. I spójrzcie na ten widok, moi drodzy. Spójrzcie na ten widok. Toż tutaj, jak przyjechać na wakacje, to jest po prostu masakra.
Przepięknie. Widok mamy na sam Giewont. Na sam Giewont. Nie wiem, czy to na filmie będzie widać, ale właśnie w tym miejscu, gdzie teraz pokazuję, tam jest właśnie Giewont. A poza tym góry. Bardzo ładne. Także tak to wygląda. Ta relacja pewnie nie będzie zbyt długa, moi drodzy, ale zawsze tu będzie coś. Zobaczymy. Mam nadzieję, że będę miał okazję jeszcze nagrać coś z samej imprezy. Zobaczymy. No i niestety, moi kochani, z samej imprezy nic nie dałem rady nagrać ze względu na to, że jako świadek miałem swoje obowiązki i nie w głowie mi były bawienie się telefonem i kamerowaniem. Jak widzicie, jestem już w domu, wróciłem. Przepraszam Was bardzo przede wszystkim, że tak długo nic nie publikowałem na kanale ze względu na to, że po pierwsze musiałem się ogarnąć troszeczkę po tym wyjeździe. Tak mi chłopaki w robocie narobili, że dopiero tak naprawdę w czwartek, że się tak wyrażę, ogarnąłem. Miałem zamiar nagrać Wam filmiki z Medieviala i z Fishing Planet na weekend, ale niestety przez problemy, przede wszystkim w pierwszej kolejności z internetem swoim własnym, bo oczywiście czasami ten internet ma takie fazy, że na weekend, no niestety, ale ma jakieś problemy i czasami po prostu, no niby działa, a nie działa. Zasięg jest, wszystko jest, sygnał jest, a nie można odpalić żadnej strony. Tak się zdarza. W drugiej kolejności problemy były z serwerami Medieviala i są one do tej pory, moi kochani. Dlatego właśnie chciałem się zastanowić nad tym, czy po prostu nie rozpocząć rozgrywki od początku na własnym serwerze, żeby po prostu pokazać Wam samą mechanikę gry. No i jak widzicie, troszeczkę się zmieniło, bo jestem w kamerce. Mam kamerkę, obiecałem Wam, że kamerkę zakupię, że będziecie mogli mnie oglądać w czasie moich tutaj potyczek. Mam nadzieję, że moja facjata Was nie odstraszy. Tak widzicie, w tle wygląda mój pokój, moja jaskinia gracza. Tutaj spędzam większość swojego wolnego czasu, jeśli nie wędkuję albo nie grilluję, ewentualnie gdzieś nie wyjeżdżam, to właśnie sobie siedzę tutaj i gram. Jeśli chodzi o tą wideorelację, no to podejrzewam, że za dużo tam nie zobaczyliście, bo naprawdę nie było kiedy tego kręcić, zresztą kręciłem to telefonem, więc efekt jest jaki jest. Sama impreza była bardzo udana, bardzo intensywna, że się tak wyrażę, i to nie pod względem alkoholu, ale pod względem po prostu atrakcji, które przygotowali nam Państwo młodzi. Po prostu no masakra. Tak się umęczyliśmy wszyscy, że godzina druga w nocy to wszyscy ledwie stali na nogach i nie dlatego, że po prostu za dużo wypili, tylko dlatego, że byli tak umęczeni tymi wszystkimi atrakcjami, że no niestety popadali. No i kilka klarowności. No już skoro wrzucam tą wideorelację, dzisiaj też chciałem pograć w Medieviala, ale niestety nie mogę. Jeśli chodzi o Fishing Planet, no to jeszcze nie miałem kiedy tej gry w ogóle zupdate'ować, więc to też chwilę zajmie. Więc mam nadzieję, że w tym tygodniu jakiś filmik z Fishing Planet też Wam wrzucę. Na pewno będę chciał też wrzucić coś z Medieviala ze względu na to, że no rozpocznę nową grę na własnym serwerze, bo Medieval ma taką możliwość, że możemy sobie postawić swój własny serwer i w momencie, kiedy my jesteśmy, jeżeli jest on publiczny, również inni gracze mogą się do nas dołączać, więc no, nie będzie problemu z jakąś wspólną grą, tylko jest jeden warunek, no w momencie, kiedy będziemy mieli wspólnie grać, no to ja będę musiał być w czasie tej gry.
Na tym serwerze było tak, że niestety, ale znaczy, że niestety, było tak, że nie musiałem być, żebyście mogli grać, tak? Jakbyśmy ewentualnie podjęli decyzję o wspólnej grze. Ale no niestety, moi kochani, sytuacja jest taka, a nie inna, jeśli chodzi o ten serwer. No dzisiaj jest poniedziałek, wczoraj, jak już mi zaczął net śmigać, to serwer zlagował. Nawet nagrałem jakiś tam materiał, ale tak zaczęło lagować, że po prostu musiałem przerwać, a niestety kamerka też jakoś miała fazę, że nie nagrała mi wszystkiego, co bym chciał, żeby nagrała. No i dlatego po prostu dzisiejszy ten filmik jest taki w kwestii wyjaśnienia. Troszeczkę wam pokazałem tego Zakopanego. Słaba to foto, wideo relacja. Mam nadzieję, że następne będą lepsze, ale to niestety, ale będę musiał zakupić troszeczkę lepszy sprzęt. Najlepiej jakąś kamerkę i to nie internetową, tylko taką normalniejszą, a to też jest wydatek, żeby ewentualnie kręcić tego typu relacje. Kto wie, może w przyszłości. Mam nadzieję, bo w lipcu się wybieram do Gierłoży i prawdopodobnie, chociaż nie wiem jak wyjdzie, ale prawdopodobnie jak mi się uda pojechać, to pojadę i też wam jakąś wideorelację z tej podróży wrzucę, o ile mi się uda pojechać, tak, no bo wiadomo, urlopy, różnie to może być, jestem świeżak w firmie, więc no niestety, ale muszę się liczyć z tym, że inni mają przede mną pierwszeństwo. Na pewno w październiku, do października mam taki plan, żeby zaopatrzyć się w tą kamerkę, bo w październiku się będę wybierał, moi kochani, do Poznania na ten event typowo z grami związany, więc stamtąd na pewno wam jakąś wideorelację już taką bardziej profesjonalną przeprowadzę, a w międzyczasie, jak mi się uda ten sprzęt jakiś dorwać, to może gdzieś tam w okolice tutaj Białegostoku wyskoczę i też wam nakręcę parę fajnych miejsc, bo jest. No, w każdym razie, jeżeli będą to te filmiki z wideorelacji, to prawdopodobnie będą one dość krótkie, więc nie nastawiajcie się na jakieś długie. W każdym razie ja będę starał się po prostu no, coś takiego robić. No, kanał musi się rozwijać, muszę was zatrzymać, muszę was zainteresować czymś, żebyście no, ze mną zostali, tak? No i mówię, ten filmik jest tak czy po części, żebyście tam zobaczyli te Zakopane, tam gdzie byłem. Później jeszcze w timelapsie króciutkim puszczę kilka zdjęć jako przegląd takich slajdów, żebyście zobaczyli, jak się prezentowałem, jak się prezentowała moja starsza druhna, z którą żeśmy świadkowali parze młodej. Niestety samej pary młodej nie uświadczycie ze względu na to, iż wyrazili wolę taką, aby nie publikować żadnych zdjęć ani na fejsie, ani gdzie indziej, a ja tą wolę szanuję. Dlatego po prostu wrzucę wam kilka swoich zdjęć z Zakopanego, z tego pobytu, żebyście tam zobaczyli, jak to wszystko wyglądało. A jeśli chodzi o kwestie właśnie wyjaśnień, co do tak długiego niepojawiania się filmików, no to właśnie ją przedstawiłem. Dzisiaj nie wiem, czy coś nagram, na pewno będę chciał po prostu podciągnąć troszeczkę Mediviala, żeby już wam nie pokazywać drugi raz samouczka. Ewentualnie może sobie zacznę kontynuację, bo tam wcześniej zaczynałem grę w jakimś tam innym świecie i być może to sobie będę kontynuował, bo tam już mam wszystko zrobione, tak jak trzeba, tylko jakąś tam kopalnię sobie wynaleźć, żeby mieć cały czas dostęp do surowca, do budowania, więc myślę, że mam nadzieję taką, że jutro albo z Fishing Planet, albo z Mediviala coś nagram, zobaczymy. Dzisiaj tylko wezmę, zaktualizuję Fishing Planet, żeby już jutro się tym nie bawić. Mam nadzieję, że nie będziecie mieć mi tego za złe i że będziecie czekać na kolejne publikacje na moim kanale.
Kamerkę zakupiłem, jestem, słowa dotrzymałem. Mówiłem wam, że w maju się nie wyrobię, bo wyjazd, bo troszeczkę innych wydatków związanych z samochodem. Tak, kupiłem kamerkę dla dociekliwych. Powiem wam, że jest to kamerka Creativa HD Sync. Konkretnego modelu nie pamiętam, ale jak sobie wpiszecie HD Sync, to wam ją wynajdzie. Generalnie jest to, znaczy jestem troszeczkę miło zaskoczony tą kamerką, ponieważ jest ona tańsza od Logitecha C270, którego planowałem w pierwszej kolejności kupić. Jest tańsza o 3 dychy, bo zapłaciłem za nią 89 zł, a z Logitecha 120 9 była akurat w tym sklepie, w którym robiłem zakupy. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, bo mikrofon ma całkiem niezły, bo szumów pozbawia, więc już nie będę musiał sam tego odszumiać, więc dźwięk będziecie mieć taki z gry bardziej czysty, a jeśli chodzi o mój głos, to też nie będzie przebijały się szumy, bo już takie próbne nagranie zrobiłem i naprawdę fajnie to wyszło. Zresztą bardzo macie sekcję komentarzy, wypowiedzcie się na ten temat, czy faktycznie jest ok, czy można by coś poprawić, czy jest do dupy i żebym w ogóle się nie pokazywał w kamerze, tak. Sekcja komentarzy należy do was, a tymczasem ja was serdecznie pozdrawiam, moi kochani. Mam nadzieję, że wkrótce zobaczymy się już na regularnym odcinku, także dziękuję wam serdecznie za poświęcony czas. Proszę o wyrozumiałość ze względu na to, iż publikacji od dłuższego czasu na moim kanale nie było, jednak nie oznacza to, że przestaję się bawić dalej w granie, bo grać będę, tylko chodzi o to, żebym miał po temu odpowiednią możliwość. Więc moi kochani, dziękuję wam jeszcze raz serdecznie za poświęcony czas, dziękuję wam za wszystkie subskrypcje oraz lajki. Zachęcam do aktywności w sekcji komentarzy. Pamiętajcie, konkurs trwa, nie jest przerwany, tylko teraz na filmie nie będę tutaj wam w jakiś tam sposób tego cytatu przedstawiał, bo to nie ma sensu, po prostu będzie to już na grze. A tak z mojej strony mam nadzieję, że takie króciutkie wyjaśnienia wam wystarczą i po prostu, no cóż, do zobaczenia i do usłyszenia w regularnych produkcjach, moi kochani. Dzięki, że jesteście, dzięki, że gramy razem. Do następnego, hej!